Halo, halo, dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gimper Simulator 2. Jeżeli wam się ten odcinek spodoba i uznacie na przykład, że jestem fajny, przystojny, skromny, inteligentni jesteście wy, jeżeli tak uznacie. Oczywiście, bo jakby jesteście inteligentną widownią, ja wam lubię to powtarzać. Zawsze powtarzam wam, że jesteście lepsi niż widownie innych youtuberów, bo wy jesteście tymi inteligentnymi. Bo jak macie takie same poglądy jak ja, to znaczy, że jesteście inteligentni, że ich słuchacie, bo macie wiedzę na różne tematy. Pozdrawiam was zatem, mam nadzieję, że tak inteligentne osoby zostawią łapkę w górę pod tak inteligentnym materiałem. Bo przecież inteligentna osoba by zostawiła tu lajka, ja wcale was nie manipuluję komplementami. Moi kochani, rozpoczynamy kolejny odcinek Gimper Simulator 2. 22 tydzień, dzień czwarty, ja przed odcinkiem na streamie sobie troszeczkę tutaj ponabijałem cashu, żeby porobić trochę ciekawych rzeczy w odcinku. I uwaga, czeka nas naprawdę fantastyczna rzecz. Fantastyczna rzecz, bowiem czeka nas randka. Czeka nas randka. Możemy wybrać randkę z Damianem Szymańskim, z Jasiem albo z Natanielem ze Słodkiego Flirtu. No i tutaj stream zdecydował dosyć jednoznacznie, że chciałby zobaczyć randkę z Natanielem. Czy się odegra jakaś animacja, czy co się stanie. Następnie naszym celem będzie upgrade'owanie sobie troszkę kompa i przejrzenie. Nakładają się dwie muzyczki na siebie w ogóle, głupio. Fast foody. Tak, jak tu wchodzimy, to się dwie muzyczki na siebie nakładają. Decyzja padła na Nataniela, także sobie zobaczymy, co się stanie, czy coś się stanie w ogóle. No wygląda on tak dosyć niemrawo tutaj, muszę przyznać, ale nadal pociągająco, seksownie. Streambox, #gimper. 29 odcinek Słodkiego Flirtu niedługo. Będę musiał zrobić ankietę na hajsach, czy na streamie go robić, czy może jako odcinek go nagrać, to mogłoby być dosyć ciekawe. No a później cel jest taki, że będziemy sobie upgrade'ować kompa i chcemy sobie trochę gier posprawdzać. Dobra. Wiesz, gdzie mogę tu podładować telefon? No co to już, czy nie mam żadnej opcji dialogowej? Bo to jest taka strzałeczka tylko, nie? Że mogę sobie wyłączyć. A, że to jest 5%? I to musiałbym lowometr ładować. O Jezus, ale to tonę cashu mnie kosztuje, wow. To ja będę, żeby podrywać ich. No i niestety oczywiście stare przysłowie się sprawdza. Żeby móc wyrwać kogokolwiek, to trzeba mieć masę pieniędzy. No lowometr 5%, bo na randkę, no Jezus, no, ale żałosny, dobrze. Żałosny jest Nataniel, nie spodobał mi się ani trochę, słuchajcie, więc upgrade'ujemy se kompa. Albo se coś kupimy. CSGO nie mogę. Heroes 3, mogę Heroes 3. Left 4 Dead 2, nie mogę. Być uczniem Jezusa, o, będzie działać. Slender będzie działać. Serii Don't Starve było kilka, między innymi Tasmanią. To by było Untel Core i 2. Scooby-Doo Miasto Duchów. Spor mogę? Nie, Untel Core i 2 potrzebuję. Kup, dobra. 16 giga RAM-u potrzebuję aż na niektóre gry, wow. Fijors 530, mocniejszego też potrzebuję na spora. Gruby The Game jest, nie, też mocniejszego potrzebuję. Shit City? Shit City już mogę pograć. Dobra, nie mam więcej cashu. Posprawdzajmy sobie te gry. To jest mega ciekaw po prostu. Co to jest ciekawego po prostu. Wow, ale mam kompa wyjebanego teraz. Piękny, ale śliczny monitor. Wow, ale to, że w ogóle zostało wprowadzone, że jak ulepszamy, to się zmienia grafika, to jest mega na plus. Dobra. Może tak, mam jeszcze trochę cashu, to ja bym sobie kupił trochę jeszcze subów. O nie, jak mało przyszło, straciłem całe pieniądze, no dobrze. Okej, spróbujmy coś nagrać. Gruby The Game. Kurwa mać, kurwa mać. Kurwa mać, kurwa. To jest odtworzona walka z Gruby The Game 2. Nie, z jedynki, to jest... Bardzo, bardzo serdecznie w Gruby z Yukonu The Game. Jest faktycznie ta muzyczka, jest za pistolet, 300 wyświetleń. Si. Ale bardzo zabawny koment, mogę cię zbanować? Nie mogę nic moderować komentarzy, 7 komentarzy. Odkrył sposób na wyjście z Minecrafta, Notch i Jeb go nienawidzą, dowiedz się jak. Głupi rimandzia. Dobra, ale 300 wyświetleń, ładnie. Dobra, spróbuję jeszcze jeden odcinek. Mam wyzwanie. Kurwa mać. Mam wyzwanie. Kurwa mać. Kurwa mać. Dobrze, zabity, ładnie. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. 325. Gruby z Yukonu The Game. Preparat na porost włosów, efekt gwarantowany. Kamruz już spróbował.
Co za głupota, dobra, jest drugi odcinek, poleci ktoś fajne ecchi. Bardzo fajne komentarze. 325 wyświetleń, no dobra, ładnie. Teraz tak, żeby głód mi się nie skończył, moment. Póki jest jakaś sensowna godzina, to sobie tak, skoczmy do... Aha, co ja sobie kupię w Biedronce? Chuja do dupy, nie? O nie, nie mam składników już na kejnapkę. Ale Lipton. Dobra, to przed następnym nagrywaniem potrzebuję jedną pracę przynajmniej wykonać. Mówię, zarobię sobie pieniądze, to nie będę musiał pracować na tym. O nie, to się zaraz źle skończy. Nie mam jak pracować, fakt, moment, muszę o 12 godzin czas przesunąć. Nie mam pieniędzy na szpital. O fuck me. To mogę przespać, nie, ale to stracę za dużo czasu. No dobra, to ponagrywajmy, no najwyżej stracę... No stracę zdrowie za pracę. Ej, bo ja tu jestem bliski śmierci. To trzeba ostrożnie teraz zrobić. Bo nie mam pieniędzy, a to jest bardzo niebezpieczne. Pójdę się przespać. Teraz muszę dobrze zapracować. W sensie, bo stracę 10 zdrowia i tak. No 200 tylko, ale żałos. No dobra, mogę sobie kupić składniki. 4. Teraz 2. Będziemy mieć przynajmniej na... Dobra, tak. Dobra, dobra, spoko, spoko, coś mamy. To podjedzmy. Zaraz będę mógł przygotować jedzenie, tylko najpierw się przekimam. 7 godzin, bezpiecznie. No nie, nie mogę zrobić kanapki, bo umrę. Jest 3, dobra, to mogę 4 godziny przespać. Biedronka jeszcze zamknięta. O nie, nie stać mnie na frytki. Umrę. No. Fatality. Dobra, to cofnij mnie do momentu jakiegoś, żebym mógł jeszcze... O nie, jestem w takim momencie, gdzie już na pewno umrę. Kurwa. Co ja narobiłem? Na pewno da się coś z tym zrobić. Kurwa. Na pewno coś jeszcze mogę z tym zrobić. Pomyślmy. Tu nic nie zrobię. Tu może nie stracę aż 5 głodu. Tracę, no godzina jest i 5 głodu akurat, ja pierdolę. Czemu nie kupiłem o jednych chrupków więcej, kurwa! Fatality. No nie, nie mogę nic zrobić już chyba. Nie wierzę. Nie może się tak dziać. 7 dolarów do szpitala. Coś sprzedać, coś nie, no do końca nie zrobię. Nie mam ani jednego zresztą. Coś, żeby zarobić, jakkolwiek. Pomyśl, Tomek. 7 dolarów potrzebuję wyżydzić. No nie, co ja narobiłem. Jakaś dotacja mogłaby mnie uratować, ale ona chyba po godzinie wchodzi i tak. No nie przygotuję jedzenia, bo se umrę. No KFC mnie nie stać. Oj. Minus 5 HP tu jest. Nie mam jak tego zrobić. O! Do kina mogę! Uratowany! Ło! Mam wyzwanie dla Isa! Jak w kinie mija czas, to... Gimpson! Jak w kinie mija czas, to nie tracimy głodu. Cześć, witajcie, jestem Rob, a to jest moja tuba. Gimpson. Zabezpieczyć lakierowejcom. O kurwa. Gimpson. Przyszły fast foody do mnie. Ten kubełek z chlebami, Gimpsons.
Pau, 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 pa, 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 pau. Dom, do, do, dom, do, dom, do, dom, dom. To, pa, 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 pa. Dom, do, do, dom, do, dom, do, dom, dom. O nie, nie mam pieniędzy na jedzenie i tak teraz. Kurwa, nie mam. Moment. Mogę te po 5 dolarów kupić? No i co? No nie, 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 i tak jestem. Kurwa. No nie, to mi nie pomogło bardzo. Mam dużo możliwości, ale teraz moment, jestem w takiej bardzo krytycznej sytuacji. Nie mam żadnego darmowego leczenia. Czy jeszcze jakoś można może zdrowie nareperować? Witamy w siłowni. Dobra, 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 mam 3 dolary. Kurwa, no nie, co ja narobiłem? Teraz mógłbym postreamować. Siadamy dalej do nagrywania. Ale ja mam za mało widzów, żeby streamy tu wyszły. No nie, no i pokój, sprzedaj te gry, kurwa, sprzedaj ten komputer. Pokój ci komputer, jak się nim nie najesz, baranie. Sprzedaj to. Kamrus, oddawaj pieniądze, pedale. No i Kamrus nas zabił. No nie, no i po co ja na randkę wydawałem? Zechciało mi się randkować. No i dobra, kino mnie uratowało, że jest dzień, tylko no co dalej, co dalej, co dalej? No 10 zdrowia, może jakiś event? Ale są jakieś eventy, które dodają zdrowia? Chyba nie. No może być tak, że jakiś event się trafi. No to jest chyba coś, na co musimy liczyć. Ja jebiu, ale jestem głupi. On będą musiał najwyżej save'a nadrabiać po nocach. Kurwy psy, no nie może tak być. A tu coś, u mojej podłogi, no umrę se, umrę. $300, no. O, w różnych miastach jest różny rozkład, w zależności od rozkładu naszego kanału, nie? Ciekawe. Deksowe szczęście. Tutaj nie, w pracy nie. Tu mam za mało, za mało. Tutaj nic. No szpital już sprawdzałem. Tam se Remo ciśnie frajerom, nie? Jeszcze Remo ciśnie frajerom. Przesunął się chyba, nie? Dobra, no to musi, potrzebujemy jakiegoś eventu, nie? 100% potrzebujemy eventu jakiegoś. Mógłbym spróbować zestreamować ewentualnie, no. Ale nie wiem jak te dotacje. Spróbujmy jakieś streama zrobić, może jak będziemy dobrze grać. No nie, nie wszedł żaden donate, a nam zdrowie już spadło. Fatality. W chuj, no, w kutasa. Nie uratuję tego, nie? Może donate wpadnie, no trzeba na to liczyć chyba. Nie wpadł donate, no to se umieram. Nie no, wpadł jeden, ale to tam no mam 5 jedzenia, 5 głodu dalej. To mi nic nie poprawia sytuacji. To mi nic sytuacji nie poprawia generalnie. No bo sobie mogę je zjeść, dobra, mam 10 jedzenia, nie? No jak przygotuję jedzenie, to umieram. Więc tu nie mamy o czym mówić. No nie. No potrzebuję eventu. Eventu potrzebuję jakiegoś. Nie? I nie mówię o Richtur w Rzeszowie. Taki dobry odcinek, mówię, zrobię dobry odcinek. Postaram się. O nie, tu już jestem, że mam 5 głodu. Dobra, no to potrzebuję eventu. Może coś się trafi, no trzeba szukać, trzeba klikać. Ten głód zasrany, żeż no. Ja pieprzę. Może się trafi ten, no nie, no, ale ten event z KFC nam dużo nie da. Bo tam jest, że minus 9 zdrowia, ale 55 tego. Minus 9 zdrowia, ale plus 22 głodu. No nie, czemu jak mam, jak potrzebuję eventu, to nic nie wyskakuje akurat. Czemu się nic nie stanie, że... No nie, no i musiałem zapłacić jeszcze za chemioterapię. Posrało was chyba.
nie ma jakoś bardzo dużo eventów, które powodują, że jakby ja dostaję głód. Jestem z kubełkiem KFC, odejmuje mi 9 zdrowia i daje 22 głodu. I co by to dało? Nie wiem, niedużo w sumie. Mając ten głód uzupełniony, mógłbym iść zapracować i mieć $50, żeby się wyleczyć. Tak, potrzebuję eventu z kubełkiem. No, w międzyczasie, co mógłbym zrobić? Mógłbym powiedzieć jakąś historię śmieszną, ale mam śmieszną historię akurat. Proszę bardzo, mam historię tutaj właśnie rodem z Piły. Słuchajcie, wracaliśmy sobie po nocy. To było w trakcie mojego poprzedniego wyjazdu do Piły, nie? No i generalnie jakby już tak, no tak nie piliśmy jakoś. Zobaczyłeś, jak Debra cię obgaduje, minus 30 szczęście, no niedobrze. No generalnie już tak tam bez piwka, ale powiedzmy, że przemęczeni po całym dniu. Także już tam głupawka nam odwalała. Ja, Bartek Werba i właśnie Radek ze studia. No i sobie jedziemy w trójkę, oni mnie tam odwożą do hotelu i ja mówię: słuchajcie panowie, mam mega ochotę na przepysznego, soczystego hot doga, nie? I oni mówią: no, hot dog można zjeść. Ja mówię: dobra, no to jedziemy na Orlen na hot doga i spoko, nie? Jedziemy na ten Orlen, tylko że było już, kurczę, no która, była jakoś o pierwszej, skończyliśmy, to był jakiś dzień, gdzie ja powiedziałem, że chłopaki nie streamuję, a podłubmy więcej muzyki. No super, nie? Jesteśmy pierwsza w nocy, więc generalnie już było tak, czy to była w pół do pierwszej, w każdym razie teoretycznie albo robili już remanent na stacji, albo było coś takiego, że była już zamknięta. W każdym razie, co to było? Nie wiem, jakiś błąd. W każdym razie nic mi nie pomogło. W każdym razie na stacji było już tak, że jakby tylko przez takie okienko można było zamawiać. Nie można było wejść na środku, było takie okienko. Tam pod nim była taka szuflada, gdzie pani mogła wrzucać rzeczy, które nam daje. To generalnie system więzienny już, nie? Bo już jest późno, pewnie masa pijanych gości gdzieś kręciła się w okolicy z głupimi, nieśmiesznymi żartami, jakimiś seksualnymi zaczepkami. Więc jakby, żeby panie uchronić na stacji przed byciem molestowanymi, to pomyśleli, że zrobią takie okno. No tylko, że pani, która akurat wtedy pracowała na stacji, to powiedzmy, że to molestowanie seksualne akurat jej za bardzo nie groziło. Niewiele dodać więcej, no ale nie była ona zbyt urodziwa, tak? Więc jakby no nas to nie obchodziło, coś tam wyskoczyło znowu. Dobrze, ale nie wiem co, bo mi to nic nie zmieniło. A że znajomi powiedzieli o moim kanale i dostałem suby, bardzo się cieszę, kurwa. No więc jakby pani nie była zbyt urodziwa, ale nam to nie przeszkadzało. My byliśmy po prostu głodni, chcieliśmy zjeść hot dogi. No więc jakby chłopaki coś tam w końcu chyba się rozmyślili, czy coś takiego. I ja mówię: no ale ja i tak zjem, nie? Mówię, no oni mówią: dobra, to bierz sobie. No i stanęliśmy we trójkę pod tym okienkiem. Pani uchyla to okienko, żeby posłuchać, co chciałbym zamówić. Ja mówię: dobry wieczór, proszę pani. Taki uśmiechnięty, uchachany, mówię: coś zażartuję, no powiem coś miłego. Mówię: no będzie wesoło, fajnie, miło, śmiesznie, nie? Mówię: dzień dobry, proszę pani. Mówię: poproszę hot doga, ale poproszę poproszę dużego hot doga, nie? A pani mówi: wie pan co? Ale mam tylko małą parówkę. A ja mówię: nie szkodzi, ja mam dużą. No i właśnie pomyślałem sobie, że to będzie bardzo zabawne, jak jej tak powiem. Ja się bardzo głośno zacząłem śmiać, ale tej pani chyba to nie rozbawiło, bo odwróciła się i ja mówię: no dobrze, to poproszę małego hot doga, nie? I ona mówi: to dobrze, podam małego hot doga. I ja mówię: dobrze, to proszę podać. I chyba jej to nie bawiło, ja zupełnie nie rozumiem dlaczego. Ja stwierdziłem, że to będzie śmieszny żart. Ja mówię: to jest tak śmieszny żart, po prostu jest, mówię, tak zabawny wymyśliłem. Ja mówię: nie wiem dlaczego pani, no nie wiem, minus 50 szczęście, jeszcze zaraz mnie okradną jeszcze. Ja mówię: ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego ta pani na stacji nie chciała się z tego roześmiać. Tak śmiesznego żartu. Ja mówię: co, bo jej było głupio, że mam dużego penisa? A ona takiego w życiu nie widziała, bo jest brzydka. Mówię: nie rozumiem o co chodzi i w ogóle się nie unoszę arogancją. Ale uśmiechnąłem się I mówię: życzę miłego wieczoru, proszę pani. Ona już nic nie powiedziała, tylko spojrzała na mnie z pogardą. I ja mówię: dobrze, zapamiętam to sobie. Mówię: już nigdy nie kupię tutaj u pani hot doga. Jak będę kupował, to zawsze z małą parówką, żeby pani przypadkiem nie było przykro. No i mówię: no nie, no czemu nie ma akurat tego eventu z nieświeżym kubełkiem z KFC?
proszę mi dać. Więc takie tu oto zabawne historyjki się dzieją w Pile. Jeszcze jedną miałem przypałową akcję tutaj, jak w Pile byłem, bo coś tam ten. Właśnie też szliśmy na obiad do galerii Vivo, nie? Tutaj w Pile. No i właśnie zagadamy, coś tam zaśmieszkujemy. I od czasu do czasu podchodził jakiś, bo to była taka pora 14-15 już, nie? Że to była już pora, że po prostu młodzieży już wracali ze szkoły, nie? Więc od czasu do czasu jak gdzieś szliśmy, no to po prostu zdarzało się, że nas zaczepiali. W związku z tym coś tam gadamy i z raz czy dwa werba chyba se zażartował ze mnie i mówi właśnie, że Gimper, daj autograf, nie? A ja mówię, raz się złapałem, myślałem, że to jakiś widz podbiegł. I mówię, o pewnie, patrzę, a to on, nie? I bekę ze mnie ciśnie. I mówię, ty chujcu, nie? Mówię, no nie, Zbigniew Stonoga próbował złapać pedofila. I jeszcze minus szczęścia. Mówię, ty chujcu. I drugi raz tak samo coś tam, że Gimper, mogę autograf, nie? Ja mówię, już się nie dam nabrać, nie? I mówię, nie wkurzaj mnie, nie? I po prostu mówię, no już jak następnym razem coś mi powie, no już każę mu spierdalać, nie? Mówię, bo to już jest nieśmieszne i tak dalej. I idziemy do tego, o, 75 szczęścia, bo spotkałem Musiałowicza. Fajnie Musiałowicz, to może cheaty mi jakieś daj, czy coś, no jak to zrobić. I mówię, no następnym razem no już mu coś odpysknę, nie? Mówię, żeby się odwalił, bo mówię, że już ani to śmieszne, to śmianie z tych autografów. Mówię, no co, że ty już nie jesteś rozpoznawalny, kolego jest, co? Mówię, ale cię boli pupa. Mówię, ale mu teraz powiem mu, teraz mu powiem jakąś ciętą ripostę po prostu. Nie, no dowalę mu tak, że się schowa po prostu, nie? Fatality. No i jakieś wydarzenie, że se zginąłem, świetnie. I mówię, dowalę mu, jakiś taki tekst mu rzucę, że po prostu, nie, przewróci się, jak mu powiem po prostu, bo tak mu pójdzie w pięty. Pójdzie mu w pięty niesamowicie. No już taki w bojowym nastroju taki. Idę, już dochodzimy do tej knajpy, gdzie mamy coś zjeść, nie? I nagle ktoś mnie w prawy bok, delikatnie patrzyłem, że on gdzieś z lewo, gdzieś z prawa chodził, tak gdzieś za mną był. Mówię, zgubiłem go z pola widzenia, mówię, gdzieś z tyłu będzie podchodził mnie zaraz. I, o, dobra, Zbigniew Stonoga. I po prostu, dobra, dotknąłem w bius minus szczęście. Gdzieś coś z lewej, gdzieś coś z prawej. Ja mówię, dobra, kij z nim, nie? Idę, nie, i nagle ktoś mnie w prawe ramię klepie, nie, w moje prawe. I mówi, cześć Gimper, czy mogę autograf? Ja się nazywam spierdalaj, nie? A ja patrzę, a to nie był werba, tylko to był jakiś widz. Ja mówię, nie, przepraszam, ty, bo nie, bo ja myślałem, że to kolega jakiś. W sensie, że mój kolega, bo on sobie żartował, tak. A ten gość mówi, nie, żaden problem, autograf tylko chciałem, i zdjęcie możesz. Mówię, nie. Ja mówię, nie, ja mówię, ale mordo, to wiesz, naprawdę, bo barda se. A ja się odwróciłem, a oni akurat gdzieś poszli na bok, ich nie było koło mnie i to brzmiało jak najbardziej chujowa wymówka na świecie. I ja mówię, bo koledzy ze mnie żarty robili i tak zareagowałem, a on mówi, nie, spoko Tomek, ten, wiesz, lubię cię oglądać, nie? A ja mówię, i już nic nie mówię, ja mówię, no, cześć, ten, miłego dnia, nie? Fajne zdjęcie wyszło, rozmazane jeszcze raz może zrobimy. A on mówi, nie trzeba i poszedł. No i tak się kończy, no! Jeszcze w Gimper Simulator ojebałem pałę, kurwa, i muszę resetować do 22 tego dnia, nadrabiać wszystko, no nie! Nie mam kiedy, jestem na wyjeździe, umrę. No nie, dobrze, moi kochani, ja w takim razie jeszcze pokombinuję poza odcinkiem, ewentualnie dam wam znać, mam nadzieję, że śmieszne historie wam się podobały, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Gimper Simulator 2, trzymajcie się ciepło, cześć!